Hej ekipa, witam was z Tanią, witam was ponownie w projekt Wunderwaffe. Jak widzicie, pełny magazyn surowców, tego naprawdę jest gigantycznej ilości i to tak naprawdę to nie jest jeden magazyn, a dwa, a nawet trzy magazyny, gdzie naprawdę tych surowców mamy całkiem pokaźną ilość. 1900 rudy złota, no to powiem prawie 2 tony złota, no to przyznaję, potężnej ilości. Tutaj na tym etapie mógłbym robić już na przykład kolejne 3 czołgi, ale no kurczę, jakby to powiedzieć, nie chcę zwycięstwa poprzez tylko czołgi. Zadałem wam ważne pytanie, mianowicie jaką technologię teraz będziemy odkrywać. Z tego względu zostały nam dwie: albo napęd grawitacyjny, statki kosmiczne, UFO i tym podobne, czy program rakietowy. I kurczę, jakoś wam w większości spodobał się program rakietowy. Dobrze, wasz wybór. Zobaczmy w takim razie, jak się prezentuje program rakietowy. Obstawiam, że będzie mega kosztowny w budowie, stworzeniu, bo bomba atomowa to jest naprawdę potężne. Natomiast zgodnie z waszą sugestią będziemy szli w tym kierunku, dlatego też nie będę wysyłał na front kolejnych zasobów, nie będę wysyłał żadnych nowych jednostek. Tak mocno odepchaliśmy wroga od naszych granic, że sądzę, że możemy śmiało powiedzieć o już zwycięstwie, ale żeby sprawdzić faktycznie, ile daje nam jednostki i właśnie broń atomowa, ile daje nam to wszystko, to zdecydowanie będę chciał tutaj kwestię poruszyć właśnie programu rakietowego, silosa i tym podobne. Pojawiła się pewna propozycja, mianowicie żebym odpalił tą maszynkę The Clocki, która będzie zużywała nam 50 punktów nauki i 50 wody. Wszystko fajnie, tylko żeby wtedy, wiadomo jak to odpalę, skasować wszystkie te tutaj elektrownie, zaawansowane generatory prądu i te mniejsze, tylko utrzymywać zaawansowane pompy, bodże komo to pozwoli nam zmniejszyć ilość zatrudnionych osób. I niestety tu się nie zgadzam, bo te elektrownie i te pompy, i te małe, i te duże, jak widzicie, pozyskują koszty tylko w postaci tutaj elektrownie wody, a woda w postaci prądu. Nie ma tutaj osób zatrudnionych. Pomysł był idealny. Pomysł byłby wręcz genialny, gdyby tutaj osoby były zatrudnione, byśmy sobie mogli wyłączyć te elektrownie, małe i duże, zmniejszyć ilość kwaterunku i moglibyśmy faktycznie zwiększyć liczbę laboratorium, ale niestety tak to nie działa. Szkoda, bo pomysł już mi się spodobał w momencie, kiedy czytałem komentarz, bardzo mi się ten pomysł podobał. W momencie, kiedy się zalogowałem do gry, jednak ten pomysł się tutaj nie sprawdził. Co się tyczy samego laboratorium, słuchajcie, jest technologia. Jest naprawdę piękna technologia, jeżeli chodzi tutaj, mamy zaawansowane laboratorium, ale jeden mały haczyk, nie ma zaawansowanego laboratorium, nie ma możliwości rozwinięcia tego laboratorium wyżej niż tak jak teraz widzicie, więc pomimo wielkich, ogromnych chęci, my tego po prostu nie rozwijamy, to jest tylko badanie, które nie jest fizycznie brane, tak samo jak program rakietowy. Mamy niby dostępne do zaawansowanej linii produkcyjnej silniki rakietowe MK1, MK2, głowica bojowe, korpus rakietowy i ogon rakietowy. W międzyczasie silos rakietowy ja już odblokowuję i lecimy do naszej zaawansowanej fabryki. Czekajcie, gdzie ona tutaj gdzieś jest? Tutaj jest zaawansowana. I pytając, są tutaj te dostępne rzeczy? Mamy wszystko. Silnik rakietowy jest to kabel, płyta żelazna i szpula. Tutaj mamy silnik rakietowy MK2. Tutaj mamy głowica bojowa, jak widzicie, uran już jest w tym momencie potrzebny. 150 kg, słuchajcie, uranu. 150 kg uranu dla głowicy bojowej. Korpus rakietowy to są naprawdę już drogie rzeczy. Zobaczcie, ile tu surowców idzie. Naprawdę żelaznej szpuli, czyli surowca podstawowego 100 kg. Przyznaję, czołgi, które dają nam potężną przewagę nad wrogiem i niszczą w linię frontu po stronie przeciwnika, miażdżą ich wręcz. W tym momencie nie są na takie drogie jak ta rakieta. Ale oczywiście na potrzeby naszych eksperymentów będziemy robić każdego surowca po jednym i zobaczymy, jak to zejdzie. Na pewno będzie tego sporo, więc wytwórzmy jeden ogon rakietowy, jeden korpus rakietowy. Mamy tyle surowca, więc spokojnie możemy sobie to pozwolić. Tu podobno nam kończy się miejsce. Zaraz to poschodzi. Uwierzcie mi, że zaraz to wszystko poschodzi. Tutaj zacząłem też przetapiać de facto rudy na rudy na złoto, ale
No przyznaję, tego jest tak dużo, że nawet nie jesteśmy w stanie tego obsłużyć. Dobra, co tam się dzieje? Jakieś... Kończy miejsce do przechowania. Ojeju, ale co, że tutaj te korpusy wchodzą? Niemożliwe, żeby tutaj. No to jest zła informacja, bo to jest... Niby mamy miejsce tutaj jeszcze i to się mieści, ale... Wiecie co, ja na wszelki wypadek, żeby nie stracić na wszelki wypadek tych surowców, postawię sobie jeszcze ten jeden magazyn. Nie wiem, jakoś tak wychodzi tutaj, że jakby tych surowców tu brakowało. Wolę nie ryzykować. Uwierzcie mi, że wolę nie ryzykować, wolę tutaj jednak mieć dostęp do tych surowców, niech tutaj będzie, bo jak nam przepadną, to byłoby smutne. A my tutaj mamy dwa jeden rakietowy, jeden korpus, oczywiście tutaj uranu tego nie mamy, ale mamy na przykład składniki rakietowe MK2 i MK1. Tylko tutaj trzeba mnóstwo kabla, a to potrzeba od nas złota, więc złoto to będziemy przetwarzać w postaci rudy, czyli będziemy przerabiać rudę, którą tutaj mamy, rudę żelaza, bo złota... Przepraszam, dobrze? Dobrze, z tego względu, że ja tutaj będę szedł nie w tym kierunku, tylko będę szedł, że złoto zamienię bezpośrednio na kabel, więc tutaj poproszę duże zamówienie kabla. W tym miejscu cały czas przetwarzam te płyty, cały czas wszystko przetwarzam, więc gdyby była jakaś potrzeba, to oczywiście robimy, ale wąskim gardłem niestety się pojawia, co? Brak węgla. Węgiel, który wyciągam wszędzie, gdzie się da, no niestety jest gdzieś tam minimalnie. Dobra, widzę, że tutaj magazyn 100%, spoko, damy radę, nic tu nie ma. Jeszcze ten magazyn nie jest obłożony, ale faktycznie komunikaty, że ten magazyn się kończy, no to się będzie tego dzwoniło, będzie nam mocno dzwoniło. Jestem tego świadom. Dobra, czy Wunderwaffe jest silo zakrywy cementu i prefabrykatów? Cementu i prefabrykatów. Prefabrykatów musimy trochę wytworzyć. A cement tu się zaciął. O, i dlatego właśnie nie mogliśmy tego robić. No właśnie, dobra. Kolejne badanie odblokowuję, bo stać mnie oczywiście na nie. To idziemy w zaawansowane systemy na prowadzenie rakiet. Oczywiście. Tutaj odblokujemy i broń atomowa to tylko punkty nauki. Ale punktów nauki potrzeba, uwaga, pro bono 500. No to się zaczyna zabawa w produkcję, infrastruktura, dokładnie nie, wywiad i to będzie laboratorium. Bo nic innego niestety tutaj nie mamy. Odpaliłem dodatkowe laboratoria i zgodnie z sugestią tą, że brakuje nam energii, działa nasz D-Clocki już w pełnym garży. Oczywiście pożerając na dzień dobry 50 punktów nauki, wprawdzie mało wody, ale energii za to zacne ilości. I od razu lecimy z ulepszeniami, żeby te punkty badań były generowane na plusie, bo i to będzie nam potrzebne i więcej też tutaj garży, jeżeli chodzi o dalsze działania. No ale tak jak powiedziałem, żadnego dodatkowego punktu w laboratorium nie mamy, żadnego centrum, super centrum laboratorium nie mamy. Troszkę szkoda, no ale skoro tak, to niech będzie. Jeżeli chodzi o te kwestie, no tutaj musimy sporo tego zbierać, 500 punktów nauki, a póki co mamy granica 310. Natomiast jeżeli chodzi o projekt rakietowy, co jest ciekawe, w tym projekcie jest opisane, tutaj nie było, przepraszam, po prawej stronie mapy, czyli ja nie doczytałem poprzednio, tu była prawa strona, tutaj mamy wprost napisane po lewej stronie mapy, czyli to miejsce rakietowe jest po lewej. Dobra, ja mówiłem, że czołgi wielkie, ale to, aha, czyli możemy kilka silosów rakietowych, wow, no to lecimy z kopalniami, słuchajcie, lecimy z kopalniami w tym miejscu. No to teraz trzeba będzie się sporo kopać, infrastruktura trzeba się tutaj dokopać, co najmniej dotąd, jak widzicie, no to będzie zacne. I tutaj jeszcze kawałek, czyli ulala, do żelaza prawie. To infrastruktura tunelowa musi być tutaj zapewniona. Dobrze, to się chwali, to się cieszy, że aż tyle możemy tutaj sobie zrobić. No ale mimo wszystko spora inwestycja w to wszystko leci. Jeżeli chodzi o części rakietowe, te też są już odpowiednio składowane w magazynach. Tutaj u góry mamy gdzieś, tutaj są te części. Jak widzicie, już są faktycznie korpusy i armaty. Armaty to armatami, ale ogony rakiet, więc to wszystko czeka do skonstruowania na elementy składowe. I też czeka w sumie do zdobycia MK1, silnik MK2, płyty żelazne potrzeba 200 kg. Jezu, jaka inwestycja gigantyczna. To jest naprawdę gigantyczna inwestycja, tak samo tutaj, 200 kg TNT. No to co, słuchajcie, odpalamy w takim razie i lecimy, przetwarzamy całe złoto, jakie mamy, na chemikalia, bo tego uranu i materiałów wybuchowych będą gigantyczne potrzeby.
Oj, już to widzę. Dobra, w takim razie my to generujemy, przetwarzamy, budujemy także silos. Już powinien być dostępne miejsce pod silos. No to pierwszy silos rakietowy. Drugi silos prefabrykatów potrzeba. Sądzę, że zrobimy takie dwa albo trzy, albo w sumie zróbmy ile się da. Co? Stać nas przecież, tak? I surowcowo nas stać i wszystko nas stać, więc pobawmy się trochę tym. Pobawmy się w konstruowanie naprawdę masowej broni rażenia. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Pojawiło się takie coś jak PWW-SMGS. Do diaska, co to jest? Nie mam żadnego pojęcia. Zrobimy to, oczywiście, zrobimy. Natomiast, no, intrygujące, zaintrygowało mnie to mocno. Co się tyczy samych wyrzutni rakiet, tutaj już mamy dostępne. Oczywiście żera nam dodatkowe 50 punktów badań. No, jakby to było inaczej możliwe. I mamy pierwszą rakietę, V2. To jest silnik rakietowy MK1, korpus rakietowy plus ogon rakietowy. Zróbmy to oczywiście na nasze potrzeby. Proszę, stać nas na to wszystko. W takim razie mamy i pracowników, i wszystkiego. Proszę w takim razie to przygotować i zobaczymy, budują, oj budują, słuchajcie, budują i to oczywiście będzie pewnie instant, więc przygotujcie się, żeby zobaczyć jak wygląda front, 114 na przykład front zachodni, tu 115, tu 117, będzie to zacne i teraz co, będą to jakoś dobudowywać, kurczę, nie wiem jak to wygląda, to wybuduje się w ciągu minuty, więc no tych elementów składowych, aha, tak to wygląda, zacnie, powiem wam szczerze, podoba mi się system budowania tej rakiety, możemy się temu przyjrzeć, tutaj mamy czubek już założony i zaraz to polecić, czy pytanie, czy my będziemy tym strzelać, czy to będzie instant, zastanawiam się, co jest ciekawe tutaj, no w tym miejscu ja bym nie stał w czasie wylotu tej rakiety, albo na przykład w tym, mamy już też pomalowane, wszystko działa, tutaj pan przy kablach nadal robi, pomimo tego, że to jest taka strefa, tutaj wojskowy, no i mamy zaraz instant będzie, to będzie instant, 114 dni, zobaczymy ile nam tu przewagi robi. Ej, hej, poleciało, leci, poszła V2. Dobrze poleciało, kurczę, zdążyliśmy, zobacz, fajnie, fajnie, podoba mi się, 122 dni, ze 114 robi się 122 dni, to jest 115, 118, 18, słuchajcie, to jest 8 dni. Tak mniej więcej, licząc w wolnym liczeniu, to jest 8 dni. To jest mega. Ale zrobimy w takim razie teraz MK2. Zobaczymy jak MK2 tu zareaguje. Oczywiście dalej punkty badań generuje, bo tu jednak tego jest, że tak powiem, inwestycja to gruba. Nie mamy niestety nic więcej, trochę mnie to smuci, ale dobrze, skoro trzeba, to trzeba. Woda się kończy, trzeba znowu centrum z wodą zrobić, więc infrastruktura wodna musi być tutaj dalej rozwijana, bo woda, prądu akurat mamy pod dostatkiem, ale wody jak widzicie nie może nam po prostu nie starczyć za chwilę. Dobrze, w takim razie póki co rozwijamy, a tutaj robimy MK2, żeby zobaczyć ile ona wygeneruje. MK2, proszę bardzo, i tutaj jeszcze ta głowica bojowa, tu będzie zabawa. Korpus rakiety, ogon rakiety, to też się zrobi, więc spora inwestycja na froncie, sporo nas to wszystko kosztuje, ale wiem, że to będzie naprawdę inwestycja, która na pewno się zwróci. Już 400 punktów badań, więc jeszcze setka, więc kolejne kwatery, nie kwatery, tylko kolejne centra badawcze w wywiadzie, tylko brakuje nam wody, ale ta za chwilę będzie, na spokojnie. Najwyższa pora wyprodukować coś naprawdę najwyższego rzędu. Najlepszy kaliber, czyli głowice jądrowe, właśnie zostały zakończone i my w naszych badaniach także będziemy tworzyć bombę atomową. Zgodnie z zamówieniem wszystko mamy, prawdopodobnie wszystko już się udało. Z tego co się zorientowałem, jeżeli chodzi o te silosy, to mamy faktycznie rakiety MK o silnikach MK1 i MK2, czyli prawdopodobnie ta zwykła V2 to jest rakieta bliskiego zasięgu, gdzie po wielkości Europy, gdzieś ona wystrzelona stronę, gdzieś doletywała właśnie na tereny tego frontu. A MK2, no cóż to dużo mówić, to już naprawdę rakieta dalekiego, znaczy silniki dalekiego zasięgu, gdzie możemy nawet wystrzelić taką rakietę daleko, daleko,
do USA, więc na pewno właśnie jest taka różnica. Mam przygotowane silosy i na jedną i na drugą. Zaraz wyprodukujemy jedną i drugą i zobaczycie, jak to pięknie poleci, jak to pięknie zostanie wystrzelone. I zgodnie z waszym życzeniem zakończymy kwestię rakiet. Pozostanie jeszcze nam napęd antygrawitacyjny i oczywiście UFO. UFO latające. Ciekaw jestem, jak to się spełni na froncie, jak to będzie realizowane. Natomiast mamy bomba atomowa. I dodatkowo jeszcze ładnie nam pociąg przyjechał, a my możemy faktycznie rozpocząć. I już wszystko widzicie, co składa się właśnie na taką bombę. Więc tutaj przygotujmy jedną składową, tu przygotujmy drugą składową. I tak, tu minuta i tutaj minuta 20, to rozpocznijmy pracę na razie nad tą, bo mi się podoba to, jak to jest tutaj ustawione. Chcę zobaczyć, jak tu zmieni czas, ale tutaj też możemy rozpocząć czas pracę z tego względu, że chcemy zobaczyć całościowo, jak te dwie rakiety polecą. Mam nadzieję, że się to fajnie uda. Troszkę ewentualnie zmniejszymy ilość ludzi, tutaj dorzućmy jeszcze tutaj paru, więc mamy. Tutaj po lewej robimy atomową, po prawej robimy zwykłą, więc wszystko to się buduje. Widać różnicę w silnikach, zdecydowanie. Widać to elegancko, jak to jest stworzone. Tutaj szybko tworzą, ale tutaj też nie dają radę. Super, 12 bym zrobił. Tutaj już 12, niech tutaj nadrobią. I już montujemy kolejne zabawki. I obserwujcie dokładnie, bo ja nie będę tego powtarzał, bo wytworzenie tego wszystkiego jest mega trudne. Zwłaszcza, że no niestety surowców na uran w tym momencie nam może brakować. Tutaj już mamy rakietę prawie gotową. Tutaj jesteśmy w połowie i tu jesteśmy w połowie. Za chwilę będziemy się... Tylko tak, tu już mamy czubek założony, a tu dopiero jest montowany. I mamy naszą atomówkę. Kurczę. I to będzie zacny lot. Zacny i prawdopodobnie, kto wie, czy to nie spowoduje naszego zwycięstwa. Zobaczymy, jak to się odbędzie. Ciągle nam dzwonią, że surowce w magazynach są pełne. No nic na to nie poradzę. Musimy się z tym pogodzić, ten dzwonek nam będzie towarzyszył. Okej, tutaj MK1 wyjeżdża i MK2 także, więc za chwilę pewnie zobaczymy wylot tych rakiet. Oj, to będzie piękny widok. To będzie coś, co warte jest obserwowania. No to co, jedynka poleciała. Więc plus 8 dni mamy. I dwójka się szykuje. Oj. Ej, ale dlaczego tak... dziwne? Czyżby dwójka poleciała niezależnie od tego, że... jeszcze nie została wyjechała? A nie, teraz wylatuje. Poleciało. Czy jedynka dwa razy wyleciała? Intrygujące. Natomiast no, front 139 dni, Newcam, achievement zdobyliśmy, jak widzicie. Nawet już tego nie będę przeliczał, przeliczcie ewentualnie w komentarzach, napiszcie mi, ile daje MK1, ile daje, znaczy ile daje V2, a ile daje atomowa, możecie to napisać. A ja, żeby to zrobić, no to jest głowica, tu jest surowcowo, widzicie, jak to wygląda, MK1 tak wygląda. A4, tak właściwie to jest atomowa, to jest właśnie tak wygląda. A tutaj zostaje kwestia wyprodukowania. No wiadomo, że atomówka, te surowce są naprawdę potężne, bo tutaj potrzeba jeszcze 200 kg trotylu. To jest drogie w stosunku do jedynki, ale zgodnie z waszym życzeniem przetestowaliśmy prawie wszystko. Pozostało nam to, jak widzieliście, tylko jedno. Pozostało nam zrobienie naszego napędu grawitacyjnego. Nauki potrzeba sporo i potrzeba nam nauki i nauki, ale to wszystko przecież już mamy. Co to dużo mówić, nie mogłem się powstrzymać, naprawdę nie mogłem się powstrzymać, tak świetnie się te rakiety mi buduje, że skusiłem się jeszcze na dostawę kolejnych dwóch. MK1 widzę, że robi się podwójnie, pomimo tego, że my tu daliśmy MK2. To jest intrygujące, to jest bardzo intrygujące, skoro zleciliśmy jedną, to i tak się robi podwójnie. Czyżby kolejny silo spowodował to, że nowa rakieta się buduje? Nie wiem. Nie, jestem zaintrygowany, natomiast fajerwerki na zakończenie tego odcinka piękne lecą i naprawdę jestem zacny, przygotowany na to, żeby tutaj faktycznie odepchnąć tą linię frontu. No i się powoli to wszystko kurczy. Wróg się kurczy. Coraz mniej ich tutaj mamy naprawdę sporą szansę tutaj zadziałania. Natomiast myślę, żeby może jeszcze jeden silos zrobić,
ale to na pewno będziemy działać razem razem. Póki co, nie wiem tutaj czy coś się czasem nie zgliczowało, jak widzicie tutaj nadal produkcja trwa i tutaj produkcja trwa, ale de facto tutaj rakiety już poleciały. Nie wiem czy to jest jakiś błąd, nie wiem, ciężko powiedzieć, natomiast wiem jedno, że na pewno w kolejnym odcinku będziemy finalizować walkę na frontach II wojny światowej w ramach imienia III Rzeszy. Odpalamy napęd antygrawitacyjny i latające spotki. To na pewno się pojawi. Natomiast jeżeli ten odcinek wam się podobał, podobały wam się te fajerwerki, które przygotowaliśmy, to co tutaj poleciało jest naprawdę dobre, to dajcie znać, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!